TVN po ataku na świętego Jana Pawła II kontynuuje swoją antypolską działalność. W 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim zaprosili profesor Barbarę Engelking. Jeśli nie kojarzycie, to jest ta osoba, która powiedziała słowa o tym, że śmierć Żyda to jest metafizyka, spotkanie z najwyższym, tragedia, a śmierć Polaka... Dla Polaków to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna, śmierć jak śmierć. To jest zwykła śmierć jak śmierć, kwestia biologiczna. Ktoś taki, kto wypowiedział takie rasistowskie w stosunku do Polaków słowa, nigdy nie powinien być zapraszany ani do polskich, ani nawet do polskojęzycznych, jak TVN, mediów. I u pani Moniki Olejnik. Stokrotko, ile razy padło w tym programie słowo Niemcy? A ile padło oskarżeń w stosunku do Polaków?